Wyobraźcie sobie wasze wymarzone wakacje. Wyjeżdżacie do spokojnego miasteczka, a gdy powracacie, a właściwie przyjeżdżacie, to wasz dom zabity jest deskami. I słuchajcie, jak mówiłem wczoraj na live, tak zrobiłem. Robiłem maraton z gry Hello Neighbor. I na początek przejdziemy sobie samouczek, bo jakby nie ma innej opcji. Jest to alfa druga. I powiem wam, że chciałem zacząć od Prealfy, natomiast do Prealfy jeszcze na razie się niestety nie da wrócić. No bo najpierw jest Prealfa, dobra, do której nie mogę już wrócić. Teraz jest alfa druga. I od niej zaczynamy. Będziemy się teraz starali trzymać tej gry, natomiast spróbujmy wejść do naszego domu. Klucz jest obok kamienia, który jest obok skrzynki pocztowej. Magicznie pojawiający się kamień O ty złodzieju. O ty kruku, jeden złodziej wstrętny. Dobra. Gdzie jest klucz? A, tutaj jest. Dobra, ale słuchajcie, wydaje mi się, że jedyną rozsądną rzeczą będzie próbowanie otworzyć drzwi kamieniem. A że się nie udało, to bierzemy klucz. Fajny jeszcze dom zabity deskami. To jest taki tutorial teraz, żeby się nauczyć późniejszej akcji, ale... Po co mi klucz do mojego własnego domu? Dobra, ale to... To co, wchodzimy, nie? Czy ja mogę tam zajrzeć, bo nie wiem, że tak działa. O nie! Zbugowało się. Ta muzyczka jest po prostu smutna. Spróbujmy się. Co my mamy zrobić? Z tymi miesiączami. Mamy wnieść chyba nasz bagaż. O. Jaki idiota wprowadza się do domu, nawet się nie rozpakuje, bo zostawia, kurde blade, otwarte drzwi i... Naprawdę. No dobra. Co tu się dzieje? Creepy cutscenka, co tu się dzieje? O, Bastek pije mleko. Co się wydarzyło? Czy ktoś nas wyniósł razem z kanapą? On przewrócił się jeszcze. Chwila, co on robi w naszym domu? Zapierniczył nam dom. Chwila. Moja kanapa, Czy to będzie teraz mój dom? Czy ja się nie mylę, czy to jest teraz mój dom? Dobra, to on ukradł nam, to my ukradniemy mu, tak? Dobra. Słuchajcie, ja może nie będę się na razie zagłębiał jeszcze głębia jego domu, ja sobie obejrzę swój dom na razie. Czy ja jestem w stanie rozbić sobie szybę? Oto jest pytanie. Jestem w stanie, czyli mamy drogę ucieczki już. Dobra. Na górę się daje świce. Tutaj mamy jakieś drzwi.
które są zamknięte, ale przez nie widzę jakiś... Patrzcie. Strych tam jest. Dobra. Jako, że nie ma co się rozwarstwiać za bardzo naszym dołem, to spróbujemy zobaczyć, o co Camon tutaj. O, już nam się załącza następna cutscenka. Widzę, nasz sąsiad tutaj montuje sobie jakieś drzwi żelazne. Chyba myśli, że na Titaniku jest, dobra. Słuchajcie, teraz tutaj, jak widzicie, sąsiad po nas biegnie. Co, ja już gram, dobra, chowamy się do szafy szybko. Chowamy się, dobra, czy on nas... O Boże, szuka nas. Idź se stąd, sąsiad. Dobra, sorry, zacięcie. Sąsiad włączył radio. Czy ja mogę wyjść? Ja będę kucał może. Zamknął, zatkał drzwi. Czemu? Cześć! Co się stało? Sąsiad! 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 Przykro mi, ale musiałem, zmuszony zostałem grę zresetować. Za to widzę, że sąsiad już się wnerwił na nas. Byłem zmuszony zresetować grę, ponieważ tak było, no niestety. Natomiast jak widzicie, już powoli jego dom ogarnęliśmy. Tak więc słuchajcie, wydaje mi się, że w tym odcinku z Hello Neighbor to będzie na tyle. W następnym odcinku spróbujemy już ogarnąć, co jest tajemnicą jego piwnicy, bo mnie się wydaje, że tam Narnia jest, ale to już ogarniemy w następnym odcinku, więc na razie i cześć.